Witam serdecznie ze studia konkursu Chopinowskiego, Wojciech Bońkowski. Mam honor dzisiaj powitać członka jury, Janusza Olejniczaka. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Z innymi jurorami rozmawiam dużo o technikaliach, a z panem chciałbym porozmawiać o poezji. O czym właściwie jest muzyka Chopina? O czym jest na przykład Polonez Fantazja, który dzisiaj usłyszeliśmy kilka razy? Myślę, panie Wojtku, że trzeba było zaprosić poetę, tak? Bo na przykład, gdybym pan Przybyszewskiego zaprosił, no to, który powiedział o skercach, że gniewnych bożków kroto chwilę, to prawdopodobnie o fantazji, polonezie fantazji, powiedziałby również coś bardzo trafnego i poetyckiego zarazem. Myślę, że dobrze się stało, że tym razem Polonez Fantazja nie jest wliczony do grupy polonezów, bo jest nagroda specjalna za polonez. Polonez Fantazja, no to... To nie wiem, czy ktoś doszedł do takiej bardzo przekonującej prawdy i mógłby tę prawdę głosić o polonezie fantazji. Jest to właściwie to jeden z takich utworów, w których wydaje się, że jest zapisana improwizacja, że Chopin usiadł przy fortepianie i sobie grał i dzięki Bogu zapamiętał to, co improwizował, bo jest tam w zasadzie wszystko. Ten polonez tylko tam przebrzmiewa gdzieś momentami, no ale trudno to nazwać polonezą. Fantazja bardziej, a fantazja może być o wszystkim. Więc nie chcę teraz tutaj uprawiać twórczości poetyckiej, opowiadać, co ja sobie wyobrażam. Zresztą na ogół w utworach muzycznych nic sobie nie wyobrażam. No, jak są tytuły, chociażby preludium Debussy'ego, to może to być jakąś podpowiedzią dla słuchaczy, dla wykonawcy. Na pewno żadne tytuły, czy preludiach Debussy'ego, czy preludiach Chopina, preludium deszczowe, czy etuda rewolucyjna, że rewolucyjna, to są wszystko dodatki, które pozamuzyczne. Wszystko się znajduje jednak dzięki Bogu w muzyce. Sam Chopin nie znosił zresztą tych opisowych tytułów, no krytykował, kiedy je używano, no ale jednak to jest muzyka pełna jakiejś takiej poetyckiej treści. Czy młodym pianistom dobrze idzie oddawanie tej treści? Bo czasami się mówi, że są coraz mniej poetyccy, a coraz bardziej mechaniczni. Pan się z tym zgadza? No nie wiem, chociażby do tej pory słuchając tych wszystkich przeróżnych kulturowo, bo to jest w tym konkursie bardzo wyraźnie zaznacza się w muzyce, w ogóle kultura, filozofia przeróżnych stron świata, przeróżnych religii, przeróżnych... To jest fascynujące. Ja zauważyłem w tym konkursie no, mnóstwo poezji, czasami poezji, którą nie do końca rozumiem, a czasami jest to poezja przekonywująca. Śmiesznie grałem niedawno koncerty w Holandii i powiedziałem jakiś komplement czy tej orkiestrze holenderskiej, że tak poetycko pięknie grają. Ktoś mi powiedział, wie pan, my mamy taki język, jaki mamy, ale nawet tym językiem też u nas piszą poezję. W tym takim języku, który nam brzmi zupełnie nie poetycko. Czy młodzi ludzie teraz... No w ogóle umówmy się, no nie ma tak dużo ludzi, co sięgają po tomik poezji, w ogóle sobie czytają. Nie jest to najbardziej popularny sposób spędzania intelektualnie czasu. Ja przyznam, że czytam poezję i mając kontakt z młodymi ludźmi, do poezji zachęcam, bo no nie chcę banalnych rzeczy mówić, że to rozwija, rozszerza, wzbogaca wyobraźnię. I może właśnie nie od strony uwag no czysto pianistycznych, czy technicznych, czy muzycznych, ale właśnie od strony literackiej, jeżeli w ogóle się rozmawia na temat muzyki, to może bardzo, bardzo dużo dać, może dużo pomóc. Wspomniał pan o tej różnorodności kulturowej pianistów, którzy występują na konkursie. No pan przecież grał w zasadzie wszystkie utwory, które są w programie konkursu. To musi być duża trudność dla jurora
który ciągle jest jeszcze estradowym pianistą, żeby słuchać innych interpretacji, czasami zupełnie odmiennych od własnej. No wiem, będę mówił o sobie. No, dla mnie to jest tryskające źródło życia i to jest coś wspaniałego i w ogóle dlatego w ogóle konkurs chopinowski ma sens i dlatego też to jest tak popularny, że Chopina można grać i to tak grać bardzo dobrze, przekonywująco, w tak różny sposób. Ja, broń Boże, nie jestem przywiązany do swojej interpretacji i odrzucam inne, tylko jak ktoś się zbliży do mojej, to ja jestem zachwycony wtedy. Nie, wręcz przeciwnie, to złe określenie, natomiast jeżeli ktoś mi opowiada inaczej, bo inaczej po prostu słyszę tę muzykę, a opowiada swoim własnym językiem, i tutaj muszę zaznaczyć, że sprawa dobrego gustu jednak istnieje, pewnego umiaru, który jest Chopinowi przypisany. No, to chociażby tylko z listów wiadomo, że taki Chopin był i tak tego od muzyki i od wykonawców wymagał. No to ja jestem po prostu zafascynowany. Mało tego, bardzo często staram się też na swój sposób przyswoić pewne rzeczy, wzbogacić swoje własne granie o wykonania, które słyszę. Także nie, ja tylko boję się, czego się boję, żeby właśnie po zmęczeniu słuchaniem wielogodzinnym czegoś nie przegapić, że przez to zmęczenie nie zauważyć jakiegoś talentu, jakiegoś nowego, nieznanego mi jeszcze języka, co może się w zmęczeniu wydawać na przykład nudne, ale to tylko dlatego, że ja jestem w takim stanie. To może być moja wina. Nie chciałbym, żeby coś się, którąś z młodych pianistów stało, jeśli chodzi o punktację, przeze mnie. Nie przez niego, tylko przeze mnie. A co z brzmieniem? Bo mamy cztery fortepiany do wyboru, teraz już trzy. Ale czy w ogóle na takim współczesnym fortepianie da się uzyskać takie brzmienie chopinowskie? Pan jako jeden z pierwszych grał Chopina na instrumentach historycznych. No a tutaj jednak mamy te nowoczesne fortepiany koncertowe. Chciałbym w zasadzie nawet trochę strzelać, ale słyszę pianistów, którzy mieli do czynienia z instrumentami historycznymi. Tylko mieli do czynienia i to wystarczy, żeby potem mieć inne podejście do instrumentu współczesnego. Żeby szukać tych starych brzmień, a nie być zafascynowany tylko tym, że jaką potęgę można wydobyć z tego czy tamtego instrumentu, który współczesnego, który jest do dyspozycji wykonawców. Myślę, że zresztą to chyba w Polsce już się zaczęło to robić, że są kursy, które odbywają się też na starych instrumentach, właśnie po to, żeby zobaczyć, jak to było. No, do końca nie jest to prawdziwe, bo te nasze stare instrumenty, no musiały to inaczej jednak brzmieć. Ja nie mówię o kopiach, których nie lubię specjalnie, bo to... Natomiast no wiadomo, że fortepian to nie stare skrzypce i te stare fortepiany, które my mamy nawet w Warszawie, które są świetne, jedne z chyba z najlepszych na świecie, to jak zdążyłem się zorientować, to też mają jakieś trzaski, mają jakieś rzeczy, które na pewno, będąc współczesnymi instrumentami tam w XIX wieku, tego nie było. Natomiast stare fortepiany nie znoszą, nie wiem, dwóch, trzech forte. Wystarczy zagrać jedno forte i już jest brzmiące, żeby nie było trzaskania tych młotków o deskę właściwie, żeby nie było tego odgłosu. Ale można zdać z kolei do pięciu pianów. Ważna jest tylko rozpiętość dynamiki. Na starych fortepianach jest to wszystko ciszej, ale ten efekt crescendo, czyli diminuenda można osiągnąć. No i trzeba bardzo uważać, żeby na współczesnych fortepianach nie zatrzymać się na, powiedzmy, mezzo-piano i dochodzić do pięciu forte, bo to staje się wtedy po prostu nieznośne. To już nie jest Chopin. No nie śmiem mówić, że wiem, jaki jest Chopin, ale wydaje mi się, że to już nie jest Chopin. Janusz Olejniczak, juror 17. konkursu chopinowskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.